Czyli szkolenie kota jest jak najbardziej rzeczą możliwą. Powstają nawet na ten temat pewne poradniki, które mogą się bardzo przydać, zwłaszcza w przypadku kotów takich bardzo aktywnych i takich, które są zmuszone do bycia tylko w czterech ścianach. Nie mają możliwości same wyjścia z zapolowania i zagospodarowania sobie dnia. Więc tutaj można rzeczywiście to wykorzystywać i można kota nauczyć komend bardziej i mniej skomplikowanych. Tylko że no, oczywiście też to się robi no, na zasadzie pewnego warunkowania, tak? Czyli jest zawsze jakaś nagroda, pokazuje się kotu, znaczy wyłapuje się jakieś jego zachowanie, które chcemy utrwalić. Można do tego używać klikera, czyli tej takiej małej puszeczki, która wydaje dźwięk. To się używa po to, żeby jakby podkreślić właśnie tym dźwiękiem to zachowanie, które chcemy, żeby kot powtarzał, i po tym dźwięku następuje nagroda. No oczywiście nagrody żywnościowe są jak najbardziej pożądane w przypadku kota również. Tylko że tu jest zawsze też taka sprawa, że w przypadku psa pies jest w stanie wykonywać pewne polecenia no, dla nagrody i też dlatego, żeby nam zrobić przyjemność, no tak mówiąc kolokwialnie. Natomiast kot może to robić, jeżeli jemu to sprawia przyjemność. Jeżeli rzeczywiście takie szkolenie będzie kota zajmowało, będzie sprawiało mu jakąś frajdę, będzie dawało mu jakąś rozrywkę, to on to będzie robił i on będzie z nami pracował. Natomiast jeżeli nie, albo będziemy to robić jakoś nieumiejętnie, albo będziemy to robić za długo, bo też kota, jeżeli szkolimy, no to ten seans powinien być jednak zdecydowanie krótszy niż w przypadku psa, bo kot się może nam wcześniej jakoś znudzić i zirytować, no to on tego robić nie będzie. Znów tu jest jego wola i jego zainteresowanie. Jeżeli go będziemy w stanie tym zainteresować, i jeżeli to będzie taki osobnik, którego będziemy w stanie zainteresować. Ja na przykład mam dwa koty, ta kotka, która tutaj w tej chwili jest ze mną, to myślę, że ją byłabym w stanie skłonić do jakiegoś wykonania, jakiegoś polecenia, typu, no może już ona już ma 14 lat, więc w tej chwili jakbym ją zaczęła szkolić, to pewnie już bym jej nie nauczyła podawania łapki, czy tam turlania się, ale może na przykład jakieś przeskakiwanie przez jakąś przeszkodę, no tego typu jakieś ruchowe, ona jest dosyć takim kotem ruchliwym, więc być może, że tu przy pomocy właśnie jakiegoś przysmaku byłabym w stanie ją do tego skłonić. Ale druga moja kotka, która w tej chwili tutaj nie jest z nami obecna, to jest leniuch i ona na pewno by się do tego lubi jeść, ale żeby miała jakoś zarabiać na to jedzenie, to nie sądzę, żebym ją do tego skłoniła. Nie dlatego, że ona jest głupia i w ogóle nie wiedziała, o co chodzi, tylko po prostu nie sprawiałoby jej to przyjemności, nie robiłaby czegoś, co nie jest dla niej fajne. No, ja na przykład mam nawet chociażby taki przykład, że moje koty jedzą z takiej planszy specjalnej, gdzie tam są pewne utrudnienia, że się tą suchą karmę wsypuje do takiego labiryntu i koty muszą sobie to wydłubać łapkami. No i na przykład właśnie ta czarna kotka, ona bardzo chętnie to robi, a ruda czeka, aż jednak te chrupki znajdą się w miseczce, bo po co się wysilać, jak kiedyś tam nastąpi ten moment, że one jednak się znajdą w miseczce. Także to wszystko zależy od kota, ale jak najbardziej kot jest do tego zdolny, że tak powiem, jego intelekt nadąża za tym, tylko no musi chcieć.